przerwa reprezentacyjna, więc to dobry moment, by zaprezentować Wam koszulkę i reprezentacji nieoczywistej. Oto Białoruś. Pamiętajcie o subikach z dzwonkami i łapkach w górę. Czas na ciekawostki. Swój pierwszy mecz reprezentacja Białorusi rozegrała w 1992, remisując z Litwą 1-1. Od 1996 roku bezskutecznie starają się dostać na Mistrzostwa Europy i Świata. Najbliżej awansu byli w eliminacjach do Mundialu w Korei i Japonii w 2002, gdy zdobyli 15 punktów i zajęli trzecie miejsce za Polską i Ukrainą. To właśnie w tych eliminacjach rozgraliśmy z Białorusią jedyne dwa mecze o punkty. Najpierw wygraliśmy 3-1, po czym już mając pewny awans i według niektórych za bardzo się z niego ciesząc przegraliśmy 1-4. Ogólnie mamy na koncie 6 spotkań z Białorusią. 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. W bramkach wypadamy minimalnie gorzej, 9 zdobytych i 10 straconych. Jedyny poważny turniej, w którym wystąpiła reprezentacja Białorusi, to Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012. Wygrali w nim jedno spotkanie z Nową Zelandią 1-0 i ostatecznie uplasowali się na 10. miejscu z 16 drużyn. Przydomek reprezentacji Białorusi to białe skrzydła. Najsłynniejsi piłkarze w historii Białorusi to z pewnością wicemistrz Europy z 1988 Sergiej Alejników i reprezentujący swego czasu barwy Barcelony i Arsenalu Aleksander Chlieb. Ich stadionem narodowym jest mogący pomieścić ponad 22 tysięcy widzów obiekt Dynama Mińsk. A to już bardzo ciekawa koszulka reprezentacji Białorusi w mojej kolekcji. To czerwony model wyjazdowy z roku 2020, przygotowany przez producenta technicznego Macrona, który w tamtym czasie był dostawcą koszulek dla kilku najsłabszych reprezentacji wewnątrz UEFA. Mamy tu bardzo ciekawy wzór na środku koszulki, przypominający typowe lokalne wzory ludowe. Jest herb Federacji Piłkarskiej, logo Macrona również na rękawkach czy też przypinka potwierdzająca autentyczność tego modelu On Performance System. Na środku mamy tu też nietypowe i bardzo fajne wciskane guziczki. Ciekawie od środka kołnierzyka, bo poza metką i numeracją mamy właśnie biało-czerwony wzór ludowy. Z tyłu bez flagi, ale z dopiskiem Białoruś, a reszta czyściutka bez numeru czy nazwiska, więc niezła do noszenia. Co jeszcze nosi szafa fana, to okaże się w kolejnych odcinkach. Więc nie zapominajcie o subikach z dzwonkami i łapkach w górę.